Redakcję Arendo.eu wspiera sklep Oleole. Elektronika w internetowej cenie. Arn.eu. Jest już za późno. Ludzkość dokonała nieodwracalnych szkód na swojej błękitnej planecie. Przeludnienie i katastrofa klimatyczna sprawiły, że Ziemia przestaje nadawać się do życia. Trzeba uciekać w kosmos w poszukiwaniu nowego domu. Problem polega na tym, że mamy na to tylko 1000 dni. I nie, o dziwo, nie jest to opis naszej rzeczywistości, a tło dla gry 1000 Days to Escape, stworzonej przez studio Lemon Squeezy. Jak sam tytuł wskazuje, mamy dokładnie 1000 dni na to, żeby ewakuować 7 miliardów ludzi z umierającej planety i skolonizować nowe światy. Nasze potencjalnie nowe M4 należy jednak najpierw zbadać, wysyłając sondy, które dostarczą nam niezbędnych danych. Takich jak na przykład, jaka temperatura panuje na odnalezionej planecie, czy jej grawitacja jest zbliżona do ziemskiej i czy, ogólnie rzecz biorąc, da się tam żyć. Jeśli nie, to należy daną planetę do warunków panujących na Ziemi dostosować, wysłać odpowiedni sprzęt i dopiero później załadować ludzi do rakiet. Przy czym należy uważać, żeby nie przeludnić danej planety. Każda ma swoją ograniczoną powierzchnię i wysłanie zbyt wielu kolonizatorów skończy się śmiercią wielu z nich. Do tego część z planet jest zamieszkała przez obce rasy i najpierw należy je podbić, wysyłając żołnierzy. Ci jednak zajmują więcej miejsca w rakiecie niż zwykli ludzie, a jej pojemność bywa mocno ograniczona. 1000 Days to Escape nie jest jednak absolutnie grą strategiczną, symulatorem pokroju Kerbal Space Program czy skomplikowanym tytułem ekonomicznym. To casual, który ma w sobie sporo humoru i poza analitycznym myśleniem oraz dobrym mikrozarządzaniem wymaga od gracza również zręczności. By zatankować szykowaną rakietę, musimy najpierw otworzyć właz, potem wlać odpowiednią ilość płynu i upewnić się, że wystarczy paliwa, aby dolecieć do dalekiego celu, sprawdzając, ile milionów kilometrów dzieli go od Ziemi. Następnie ręcznie wrzucamy potrzebny nam sprzęt, sondy, maszynę do wytworzenia sztucznej atmosfery i tak dalej. W końcu ładujemy ludzi do środka, potrząsając nad włazem ikoną domku. A no i jeszcze nie zapomnijmy zamknąć włazu przed startem. Brzmi to wszystko niezwykle trywialnie, ale 1000 Days to Escape ma pewien element, który uatrakcyjnia tą tak naprawdę prostą mechanikę. A jest nim czas. Ten nieubłaganie zbliżający się deadline. Dzień, w którym Ziemia przestanie się nadawać do życia i wszyscy ludzie, którzy pozostali na globie, umrą. W początkowej fazie danej rozgrywki, która w całości zajmuje około 30 minut, działamy powoli i metodycznie. Badamy kolejne planety, dostosowujemy je do życia, wysyłamy kolonizatorów. Im jednak bliżej tego tysięcznego dnia, tym bardziej zaczynamy się śpieszyć. Zaczynamy popełniać błędy, które mogą mieć katastrofalne skutki. Tak więc, pomimo niewinnego wyglądu, 1000 Days to Escape to gra, która naprawdę wymaga od gracza skupienia. A jak już wspomniałem wcześniej, jest bardzo wiele czynników, które trzeba wziąć pod uwagę, gdy chcemy skolonizować daną planetę. Najważniejsze jest więc opanowanie i zimna krew. Do tego musimy jeszcze pilnować, żeby nie skończyły nam się nasze zasoby, tak zwane punkty nauki. Wydajemy je na kupno paliwa, sond i reszty sprzętu, a zdobywamy je poprzez badanie planet, udane skolonizowanie jakieś oraz następujące co jakiś czas przełomy w nauce. Jeśli jednak będziemy źle zarządzać tymi punktami, to możemy nawet dojść do beznadziejnej sytuacji, w której nie stać nas będzie na wysłanie kolejnej rakiety w przestrzeń kosmiczną. 1000 Days to Escape posiada prostą i nieskomplikowaną oprawę audiowizualną. W końcu twórcom najbardziej zależało na czytelności rozgrywki. Tytuł mogę polecić praktycznie każdemu, nadaje się idealnie na jedno półgodzinne posiedzenie lub całonocny maraton. Jeśli miałbym jednak wskazać jakiekolwiek wady tej gry, to dla niektórych może to być długość i powtarzalność rozgrywki. Sam mam nabite jakieś 6 godzin i udało mi się 3-krotnie ewakuować wszystkich ludzi z Ziemi na czas, tak więc nie widzę już sensu, by nadal grać w tę grę. Chyba że ktoś chciałby poprawiać swoje tempo, ponieważ w grze znajduje się globalna tabela wyników, na której pozycja gracza uzależniona jest od tego, jak szybko udało się ewakuować z Ziemi całą ludzkość. 1000 Days to Escape jest dostępne zarówno na Steam, jak i urządzenia mobilne.